Dziś podczas audycji Gramy na Maxa informowaliśmy was o tym, że będziemy mówić o wyjątkowej grze polskiej produkcji Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jakiś czas temu chłopaki pojechali do Warszawy, żeby móc przyjrzeć się 3-godzinnemu demo. To była taka wersja demo, można powiedzieć, specjalna edycja dla dziennikarzy, gdzie mogliście przede wszystkim poznać Wiedźmina dużo, dużo bliżej, a także inne postaci prosto z tej gry. No i do 26 stycznia trwało embargo. Gdybyście powiedzieli cokolwiek wcześniej na temat tej gry, musielibyście wyskoczyć ze 100 tysięcy złotych. Sporo tak naprawdę, jak zatrzymanie buzi na kłódkę. Znaczy, tak jak mówiłem, czy sporo, czy nie, to jest akurat kwestia ustalona przez CDP. Moim zdaniem wcale nie, no ponieważ sam hype na ten produkt eksportowy nasz, polski, jest bardzo duży. Myślę, że bardzo duże pieniądze zostały wystawione na Wiedźmina 3. Zresztą doskonale o tym wiemy, patrząc na sam marketing tej produkcji. No my nie zapłacimy tych pieniążków, ponieważ... Czas minął, super. Jakby tak powiedzieć, to po prostu nie puściliśmy pary z gęby, natomiast teraz z przyjemnością to zrobimy. Oddając sprawiedliwość, byłem tam razem z Piotrkiem, później wskoczył również Krystian, więc on też troszeczkę się tej produkcji przyjrzał. Nie miał okazji podrać, niestety, więc bardzo żałuję. Natomiast co, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę... Bo to najważniejsze tak naprawdę, bo to, że byliście w siedzibie CDP-u, widzieliście CD Projekt Red, to inna sprawa, ale powiedz nam... Czym jest w końcu Wiedźmin 3? Czy jest na co czekać? Czy to nie jest gra przehypowana? Czy nie mamy zbyt dużych oczekiwań w stosunku co do tego tytułu? Dwa lata temu, kiedy byliśmy na Gamescomie, jeżeli już muszę, bo muszę nawiązać, ja sam mówiłem, że Wiedźmin 3 wygląda jak taki Wiedźmin 2,5, tylko że z otwartym światem, to będzie sandbox i w sumie wcale się nie jaram. Rok temu nie widziałem tej produkcji, bo wy akurat pojechaliście, ja nie miałem okazji, natomiast byłem na różnego rodzaju innych prezentacjach tego tytułu i z każdym elementem, z każdym pokazem robiło się coraz lepiej. Ktoś dorzucał do ognia po prostu. Ja cały czas jakby magazynowałem ten hype w sobie, no i kiedy dostałem okazję przyjrzeć się bezpośrednio tej produkcji, Paweł, no nie ukrywając, muszę to powiedzieć, warto czekać. Warto to czekać. To byłoby bardzo ultra szybkie podsumowanie, ale myślę, że możemy powiedzieć więcej. Z tego co wiem, to na samym pokazie była wersja na Xboxa One, PlayStation 4 i PC-tach. Na którą platformę załapaliście się wy? Znaczy, mieliśmy do wyboru właśnie te trzy platformy, więc jako, że przyszliśmy odrobinę później, czasem jak się okazuje, warto przyjść później i nie określać, na co chcemy grać. Mieliśmy wybór, więc wybraliśmy PC-ta, bo stwierdziliśmy, że tam najprawdopodobniej ta produkcja będzie wyglądała najlepiej. Okazało się, że mieliśmy rację, no tak. Więc tak było. Mateusz z Eurogamera, którego bardzo pozdrawiamy, odrywał tytuł na PS4. My oczywiście również widzieliśmy, jak wygląda rozgrywka na pozostałych platformach. No niestety, fani Xbox One, bardzo mi przykro, ale wy będziecie mieli najprawdopodobniej najgorzej, przynajmniej w tym momencie macie, ponieważ po pierwsze 900p, 30 klatek, to są liczby, które tak naprawdę mogłyby laikowi nic nie mówić, ale wy już wiecie, co się tam na was szykuje. Natomiast PS4 będzie wychulało w tych 1080p i w 30 klatkach. Dalej jest gorzej niż na PC-cie, ale jest stosunkowo lepiej. PC Master Race, jednym słowem. PC Master Race jak najbardziej. Co mnie zdziwiło, nie dostaliśmy opcji zmiany ustawień sprzętowych tego tytułu, więc niestety wieśka podraliśmy tylko na hardzie, a będą jeszcze ustawienia oczywiście ultra, więc ta gra będzie wyglądała jeszcze lepiej niż to, co zostało nam pokazane. No tak. Natomiast jakiś czas po pokazie zostały nam wysłane wymagania sprzętowe Wiedźmina 3, no i tutaj już łezka się trochę polała, ponieważ naprawdę PC Master Race, ja niedawno wydałem na kompa sporo gotówki, piątka była z przodu. I będzie ultra? Nie będzie ultra. Nie będzie ultra? Nie będzie ultra. Na kompie za 5 tysięcy nie będzie hulał Wiedźmin 3 na ultra. Chyba że optymalizacja naprawdę no, pójdzie w dobrą stronę i mam nadzieję, że CDP jednak przez te 3 miesiące będzie ostro pracował. Redzi, zróbcie co możecie, no bo sorry, jeżeli na 980 GTX się ta gra nie odpali się na ultra, no to coś jest nie tak. Nie PC Master, no oczywiście, jeżeli chcecie trofki, jeżeli chcecie po prostu w miarę płynną rozgrywkę, możecie zagrać oczywiście na konsolach obecnej generacji. Czemu w miarę płynną? Jest problem z płynnością? Jest problem z płynnością. Jeżeli chodzi o animację, była bardzo szarpana, zwłaszcza na Xboxie. To ja tylko dodam, że specyfikacja komputerów, na których graliście, to był Core i7-4790, GeForce GTX 980, 4GB GDDR5 oraz 8GB RAM DDR3 i dysk SSD bardzo szybki. I to który nie... tak naprawdę na samą rozgrywkę nie wpływa w żaden sposób, bo po prostu postawiłeś tam system i to tyle. Ale, to jak działa gra, nie wpływa. Gra nadal nie była na poziomie ultra. Nie była. Nie wiadomo, czy na tych ustawieniach, na tym sprzęcie da się odpalić ultra, ponieważ nie mogliśmy zmieniać ustawień. Okej, ale wróćmy do samej gry. Co mogliście zobaczyć w samej rozgrywce tej 3-godzinnej Wiedźmina 3?
To może zacznę od samej lokalizacji, ponieważ wiele osób pewnie zastanawia się, czy powinna grać po angielsku, czy po polsku. Od razu was uspokajam, obydwie wersje mieliśmy okazję przetestować. Można dowolnie zmieniać, czy będą napisy po polsku, czy napisy po angielsku, czy będzie język mówiony angielski, czy polski. Obydwie wersje działają bardzo dobrze. Super. Obydwie mają klimat i w obydwu, co dziwne, nawet w tej angielskiej, czuć te słowiańskie nasze naleciałości, a to jest po prostu nieziemsko ważne, przynajmniej dla mnie, bo o ile w pierwszej części tego nie czułem, to w Trójce naprawdę nie tyle to poprawili, ale po raz pierwszy czuję się, tak jak czytałem książki Andrzeja Sapkowskiego, jest klimat, jest moc. Jest bursztynowy świeżo, gryka jest bursztynowy świeżo. Tak, wszystko jest. Jest nawet dzięcielina, która pała. Nie chcę, żeby tutaj zabrzmiało, że się strasznie jaramy tym, no, ale grając tylko po trzech godzinach, bo to naprawdę był hands-on, który nie pozwala nam w pełni ocenić Wiedźmina 3. Natomiast fragment, który zobaczyliśmy, daje nam, no, rokuje bardzo dobrze. I jestem w szoku, ponieważ nasza audycja ukazuje się 28, a my możemy już mówić o nim od 26. Część redakcji już jakby wypowiedziała się na temat Wiedźmina. Większość mówiła o niesamowitej grafice, niesamowitym świecie, rozległej, wartkiej fabule. Natomiast redaktorzy z GameZilla bardzo narzekali na grafikę, że to wszystko, co widzieli wcześniej, było dużo lepsze i że będziemy mieć tak zwanego Wiedźdoksa. Myślisz, nie wiem, jaki tak materiał będzie? Dostaliście koledzy po fachu, ale... Ale zupełnie to ale odbiega od tego, co ty sądzisz. No dobrze, powiedz mi, co widzieliśmy w samej grze, bo to jest bardzo ważne. Gdzie graliśmy, kim graliśmy, bo nie tylko chyba mogliśmy... W Hendzonie dostaliśmy Geraltem. Sam początek gry, czyli tak zwany tutorial plus moment, w którym poznajemy ponownie Ciri, tak jakby... No tak, ale tutorial już był bardzo ciekawy, bo to nie jest typowy tutorial na zasadzie machnij mieczem, wciskając przycisk A, tylko to jest sen Geralta. To jest sen Geralta, który... przypomina sobie, a raczej rekonstruuje pewien fragment ze swojego życia, oczywiście odpowiednio go modyfikując, żeby był lepszy dla niego. Ja tu nie chcę zbyt wiele zdradzić, ale oczywiście jak to w Wiedźminie scenki łóżkowe są jak najbardziej na miejscu. Zresztą mieliśmy to w Wiedźminie 2, dlaczego miałoby tego zabraknąć w Wiedźminie 3? No tyle, że Triss została zamieniona w Yennefer, czyli w miłość życia Geralta. Pomijając ten fragment, dostajemy oczywiście moment, w którym poznajemy Ciri, dostajemy się do Vezimira i tam mamy okazję przyjrzeć się chociaż przez chwilę szkoleniu młodej adeptki z sztuk wiedźmińskich, no i później pojawiają się oni, czyli Dziki Gon nadchodzi i sen, słodki sen Geralta zamienia się w okropny koszmar. No i jak to się kończy, to już będziecie musieli zobaczyć sami. Fantastycznie. Zresztą możecie zobaczyć to wszystko na swoich ekranach, nawet w tym momencie, nie chodzi mi może nawet i o sam sen, ale o to, jak ten Wiedźmin wygląda, bo wygląda wyjątkowo płynnie tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że to aż, no, aż tak dobrze będzie wersja wyglądać. PC Master Race, pozdrawiam, Paweł. Master, za od 1 000 000 złotych. No tak, no to jest problem, ale dobra, wróćmy może do samej rozgrywki. Mhm. Ponieważ, czy tego chcemy, czy nie, to ten hands-on został nam udostępniony również po to, żeby dziennikarze, poza zapoznaniem się z produktem, mogli też wyłapać kilka błędów. Super. Te błędy zdarzyły się chociażby w bestiariuszu, kiedy mieliśmy różnego rodzaju opisy bestii, zdarzały się literówki, zdarzały się pominięte słówka, na które mieliśmy okazję zwrócić uwagę i oczywiście je wyłapać, powiedzieć odpowiednim osobom u Redów co i jak, no i oni zajmą się tym, żeby to poprawić. Co dziwne, wykonywałem questa, który da się bardzo szybko skończyć ponoć, zabijając naszego oponenta, jadąc na płotce z miecza. Płotka to tylko dodajmy, że to płotka koń. Płotka to oczywiście koń. No tak. Nie da się tego zrobić w hands-onie, które otrzymaliśmy, ponieważ zgłoszono rano tego samego dnia, kiedy odrywaliśmy tytuł błąd i niestety można go zabić tylko z kuszy, którą możemy zdobyć przed zabiciem tytułowego gryfa, którego jeszcze wtedy nie ubiłem, więc miałem problem, więc zamiast walczyć z jednym przeciwnikiem musiałem walczyć z piątką. Czyli można powiedzieć jednym słowem, że Redzi wiedzą bardzo dobrze, dlaczego przesuwają datę premiery Wiedźmina 3 Dziki Gon i że czekamy na ulepszenia i wyeliminowanie błędów. Zdecydowanie tak, ponieważ tych błędów jest więcej. Na przykład w niektórych momentach Wiedźmin skacze niczym Mario w Super Mario Bros. Tak? Zamiast skakać do przodu, to on po prostu skacze w górę, rączki ma przy sobie, nie wiadomo, o co chodzi. Mhm. Wisi nad przepaścią, jakby miał spaść, ale nie spada. Wspomniałeś o płotce, czyli o koniu, na którym będzie jeździł Wiedźmin Geralt. Jak wygląda sam sposób sterowania koniem? Czuję, że wiele osób będzie zawiedzionych, bo liczyło na coś w rodzaju sterowania koniem w Red Dead Redemption. Jest on podobny, ale mimo wszystko nie tak bardzo intuicyjny, nie tak bardzo dopracowany, jak to w produkcji Rockstara. I to jest ciekawe, bo ty mówisz, że jest zupełnie inaczej, a wszyscy mówią, że jest, znaczy wszyscy, znam też głosy, które mówią, że jest dokładnie jak w Red Dead Redemption. Więc... Znaczy jest podobnie, natomiast... Komu wierzyć? Natomiast działa to gorzej. W sensie, kiedy naciśniemy pewną sekwencję klawiszową, no oczywiście to będzie zależało od tego, na czym gracie, czy na klawiaturze myśli,
czy napadach, no koń potrafi zgłupieć. Na przykład standardowo potrafimy wezwać konia gwizdnięciem i kiedy jesteśmy na terenie otwartym, płotka przybywa jak na ratunek Geraldowi. No natomiast w terenach górzystych, już w lesie, no to nie kozica, jakby na kozicy jeździł. Płotka się gubi, potrafi przylecieć z nieba. Czy to prawda, że... Ale nie tak, że... No i ląduje. Praktycznie tak. Ale tak to wygląda? Zdarzyło nam się tak. Zdarzyło wam się, że płotka zleciała z nieba i wylądowała przy... Tak. Pojawiła się po prostu z kosmosu. To jest bardzo wymowna cisza. Pojawiła się z kosmosu. No dobrze, ale czy można wykorzystać płotkę do czegoś więcej poza jazdą konną? Wiesz co, na samym początku w pierwszej krainie, znaczy w pierwszej wsi, do której trafiamy. Źle, proszę cię. W pierwszej wsi, do której trafiamy, nagle napadają nas bandyci. O. Płotka stoi w stajni, jeżeli odpowiednio pokierujemy Geraltem odpowiednio blisko płotki, no to płotka zaczyna wjeżdżać odpowiednio swoimi odnożami. I co, i nokautuje przeciwnika? Nokautuje. Na przykład u mnie znokautowała jednego przeciwnika, co z nierównej walki 3-1 sprawiło, że nagle miałem większe szanse i... Ale mi się bardzo podobało. Myślisz, że będą takie opcje wykorzystania terenu, innych postaci, innych zwierząt również w samej grze, że będzie można skorzystać? No nawet nie przychodzi mi nic do głowy z znaczy, gałęzi. Czy przykład... będzie w stanie, bo Wiedźmin ma między innymi jeden z tych znaków, który pozwala na opanowanie umysłu przeciwnika, czy chodzi ci, że na przykład będziemy mogli nasyłać jednego wroga na drugiego? Chociażby. Tak, 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 tak. To chyba nawet zostało nam pokazane. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tak. To natomiast jeżeli chodzi o same zwierzęta, nie mam zielonego pojęcia. Okej, żeby na przykład widząc powiedzmy jakąś małpę, powiedzmy, że to słowiańskie przecież są otoczenia. Może gula bardziej powiedzmy, bo niech będzie tych gul, dużo niż małpa, zabijaliśmy. Tak, że podchodzimy do gula i ten gul atakuje naszego przeciwnika, no to mogłoby być ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie wykorzystane. Co jeszcze zobaczyliście podczas tego pokazu? Piotrek akurat miał okazję zawalczyć z gryfem. Ja doszedłem do samej walki. Niestety mój czas się skończył, więc się nie pojedynkowałem z nim. Natomiast jeżeli chodzi o walkę z gryfem, jest ona trudna. Ponoć jeszcze przed samym pokazem redzi zastanawiali się, jak wysoko powinni ustawić poprzeczkę, jeżeli chodzi o poziom trudności. No i sami stwierdzili, że chyba trochę przesadzili, bo tylko nielicznym dziennikarzom udało się tego gryfa ubić. Mniej więcej na godzinę przed zamknięciem pokazu dostaliśmy również opcję, żeby przenieść się w bardziej odległy moment w fabule. Aha. Jest to około 30 godzin po rozpoczęciu rozgrywki, no czyli taki dosyć odległy, no jak tak. To już powiedziałem. No tak. To oczywiście Geralt, części Call of Duty zdążyłoby się skończyć. Geralt posiada całkowicie inną zbroję, całkowicie inaczej wygląda jego broda. I pomijając te nic nieznaczące elementy, oczywiście trafiamy do Wielkiego Zamczyska, gdzie mamy okazję pojedynkować się między innymi z misiem Grizzly. Bitwa jest chyba nie mniej trwawa niż z samym gryfem. Geralt jest oczywiście odpowiednio bardziej przypakowany, więc Piotrek bardzo szybko sobie z tym przeciwnikiem poradził. Natomiast kolejny błąd, który zauważyliśmy, dosyć rażący. Geralt dziwnie wspina się po drabinkach. Znaczy jak bo dziwnie, wyobraź łokciami? Sobie, że idzie w górę i w dół, ale nie trzyma się odpowiednio kolejnych belek, tylko tak... tego, co jest pod belką. Czyli po prostu Geralt jakby wspina się samymi nogami. Nie wiem, jak to robi. No niektórzy potrafią. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. Chcemy was troszeczkę jeszcze zostawić z dużymi znakami zapytania Wiedźmin 3. Już niedługo, kilka miesięcy zostało nam do premiery. Warto czekać? A nie odczułeś tego po tym, co powiedziałem? Więc i wy sobie zadajcie to pytanie. Czekamy na wasze komentarze. Tu gramy na maksa, wracamy zaraz do was z najnowszymi informacjami.